Dzień dobry Państwu. Festiwal, Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu zbliża się dużymi krokami. No i kogóż by spytać o ten festiwal, jak nie człowieka, który jest związany z nim od wielu, wielu lat, czyli pana Artura Orzecha. Witam serdecznie. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Trudno pana przedstawić jednym słowem, bo to dziennikarz, muzyk, no tyle tytułów, z którym się pan najbardziej integruje? Dziennikarz muzyczny. I na pewno konferencjer festiwali opolskich. 60 lat, no to szmat czasu. Mogłoby się to kojarzyć z trwaniem, ale mnie osobiście, jako dziecku festiwalu, kojarzy się to z przemijaniem, z mijającym czasem, ze zmianami. Festiwal nasz opolski. No bo ileż to gwiazd nie odeszło od nas w międzyczasie? Ile to rewolucji scenograficznych, muzycznych, operatorskich, filmowych nie przeszliśmy przez te 60 lat? Co panu najbardziej się kojarzy z tym naszym festiwalem piosenki w Opolu? Najbardziej kojarzy mi się to, że w Opolu, jeśli chodzi o życie festiwalowe, debiutowałem i to zadziwię pewnie panią i państwa, debiutowałem nie jako konferencjer, tylko debiutowałem jako muzyk mojego zespołu Róże Europy w 1989 roku. Wtedy graliśmy w takim koncercie Rock Opole to się nazywało i wtedy z różami tutaj przyjechałem pierwszy raz. No a 5 lat później debiutowałem jako konferencjer i Opole dla mnie jest miejscem magicznym i też dla mnie szkołą życia zawodowego. Bo prawda jest taka, że nie ma w naszym kraju, podejrzewam, że w wielu innych, czegoś takiego jak szkoła estradowa. I nie chodzi mi o szkoły cyrkowe, o szkoły estrady muzycznej, tylko o szkoły dla prowadzących imprezy masowe, festiwale i tak dalej. Nie ma takiej szkoły, nie ma czegoś takiego i człowiek musi się uczyć na żywym organizmie tak zwanym i dla mnie Opole było taką najwyższą szkołą wdrożenia do zawodu konferencjera. Szkołą niełatwą, bo niełatwo jest zdobyć akceptację publiczności opolskiej. Gdy tu się przyjeżdża, przynajmniej ja mam takie wspomnienia, gdy przyjeżdżałem tu, przestało mnie interesować to, że ogląda mnie 8 milionów ludzi przez telewizję, bo dla mnie były ważne te 4 tysiące, które siedziały w amfiteatrze i ja wiedziałem, że jeśli ja będę sensownie zachowywał się na scenie, mówił racjonalnie i mówił prawdę do tych ludzi, a oni to zaakceptują, to 8 milionów to już jest betka tak zwana i to na pewno pójdzie z górki i dla mnie to było bardzo istotne. Festiwal kształtował mnie jako dziecko, bo zresztą nie było innej ważniejszej imprezy w Polsce wtedy przez lat wiele i festiwal potem kształtował mnie zawodowo. No tutaj miał pan jakby też dużo dodatkowych atutów, bo był pan prowadzącym festiwal, ale też specjalistą od muzyki, gdzie wielu konferencjerów po prostu jest konferencjerami, więc ta wiarygodność na pewno była duża. No i z tej perspektywy patrząc, no niestety zarzuca się, że trochę jest tutaj odgrzewanych kotletów na tym festiwalu. Z jednej strony jest to piękne, że wszyscy artyści, którzy gdzieś tam przez czas upływający odchodzili, to ich piosenki, takie jak na przykład Czesława Niemena, chociażby legendarnego, wciąż są na tej scenie. Ale czy czegoś nam brakuje? Czego nam brakuje w tym festiwalu, że jednak niektórzy mówią, że no tak jakby trochę to tak jest takie powtarzalne? To jest bardzo szerokie pytanie i bardzo trudno odpowiedzieć krótko i jednoznacznie, ale spróbuję udzielić szerokiej odpowiedzi, aczkolwiek nie na zbyt szerokiej, żeby Państwo też nie tracili zbyt dużo czasu. Myślę sobie tak, Festiwal Opolski zawsze był miejscem, gdzie kreowano zjawiska kulturowe w polskiej kulturze muzycznej, gdzie pojawiały się, to oczywiście będzie banał, ale musimy przytoczyć, gdzie pojawiali się Czesław Niemen, Ewa Demarczyk i tak dalej. Opole zresztą w 1963 roku powstało troszkę jako taka antyteza tego, co działo się w obiegu ogólnym, bo wtedy działała już Piwnica pod Baranami, dużo rzeczy działo się w Lublinie, gdzieś tam STS, to wszystko było niepokazywane centralnie, że tak powiem, i znalazło swoje ujście, taki wentyl bezpieczeństwa w Opolu. Słowem, jeden aspekt to jest aspekt taki, że Opole kreowało i artystów, i zjawiska muzyczne,
I tu trochę się zagubiliśmy, mówię my, bo też ja ćwierć wieku prowadzę, w sensie... A przepraszam, że przerwę, czy to nie jest trochę też tak, że jednak kiedyś, o tych czasach odległych, ten 63 rok, wtedy to był jakby trochę przejaw buntu, nie było też takiej dostępności do muzyki, czy zagranicznej, czy jakby takiej popularyzacji muzyki, a teraz w dobie internetu, Google, wszystkiego, że to jakby trochę zmniejszyło może tą rangę, no nie chcę powiedzieć, że tego festiwalu, ale utrudniło trochę pracę przy tym festiwalu, jeśli chodzi o te wybitne utwory, o nowych artystów. No wiele się zmieniło, no czas nie stoi w miejscu i pewnie tak, aczkolwiek to nie jest żadna analogia, a na pewno już nie bezpośrednia, ale gdy patrzę na to, jak rozwija się konkurs piosenki Eurowizji, który komentowałem też ponad 25 lat i dokończę, ja 25 razy prowadziłem festiwal w Opolu. Czasami jeden koncert, czasami po dwa koncerty, więc się śmieję, że akurat w tym momencie, kiedy rozmawiamy, jestem najstarszym, najdłużej żyjącym konferansjerem opolskim. Mam nadzieję, że jeszcze nie zamknąłem tego rozdziału i kiedyś tu wrócę, ale mamy kilka aspektów. To znaczy Opole rzeczywiście przestało kreować. Kreować młodych, kreować zdolnych, kreować piosenki, tu mówię o koncercie premier, bo te piosenki premierowe rzadko są już w tej chwili premierami, to są odtworzenia z rynku zbierane mniej więcej popularne piosenki, więc w tym sensie jest to dosyć poważny problem. W innym sensie jest to poważny problem takim, że Opole też miało zawsze koncerty i bardzo dobrze, oprócz tych, o których pani wspomniała i choćby fantastyczny moim zdaniem ostatni koncert, który prowadziłem po śmierci Romualda Lipko, no dla mnie to takie koncerty muszą się odbywać w ramach festiwalu, choć okoliczności są smutne, ale jednak tak, koncerty jubileuszowe również. Ale też Opole odzwierciedlało przez całe lata i dekady, kiedy ja już prowadziłem festiwale, odzwierciedlało to, co się działo na rynku. Więc ja, nie rozwijając tego wątku, zadam takie proste pytanie. Gdzie są artyści, którzy potrafią w godzinę sprzedać Stadion Narodowy w Warszawie, tak? Gdzie jest Sanach w Opolu, gdzie jest Dawid Podsiadło? Ja nie wiem, czy oni by się zgodzili tu przyjechać, ale myślę, że przez renomę Festiwalu Opolskiego, przez jego markę, warto byłoby zapytać i warto byłoby się zastanowić, czy właśnie, jeśli pokazujemy, jaki jest rynek, no to pokazujmy, że jest właśnie Sanach, że jest Podsiadło, że jest Organek, że jest mnóstwo zjawisk w muzyce, które przebiły się różnymi kanałami i stanowią w tej chwili o jakości polskiego dorobku kultury. Dlaczego tak jest, że oni się nie pojawiają? Nie wiem. Pewnie niestety dotknęła nas również polityka, dotknęły nas sytuacje personalne, ale też dotknęła nas taka sytuacja, że od kilku lat niektórzy artyści po prostu nie chcą się pojawiać i nie w Opolu, tylko po prostu nie chcą się pojawiać w transmisjach realizowanych właśnie stąd. Myślę, że jest to jednak jakiś etap przejściowy, a my mamy w sobie duże pokłady energii, że jesteśmy w stanie przetrzymać czasy najtrudniejsze i czekać na te, które będą lepsze. I jak śpiewał Tomek w Tilcie, że jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie wspaniale, bardzo głęboko w to wierzę, bo te wszystkie mankamenty, które w tej chwili ja wyliczyłem, są do przeskoczenia, tylko trzeba chcieć na spokojnie, w jakiejś dozie wolności artystycznej i doboru i zaproszeń artystów, którzy na to zasługują, a nie tylko tych, którzy są w zasięgu. Przez lata ewoluowała cała scena, amfiteatr był przecież remontowany, to się pozmieniało. Mieliśmy powódź. Tak, mieliśmy powódź, mieliśmy różne perturbacje, ale tak naprawdę bardzo zmieniła się scenografia i cały sprzęt i sposób realizacji tego programu, festiwalu. Czy to w jakiś sposób też było dla pana takim wyzwaniem? Czy to utrudnia, czy ułatwia pracę takiego konferansjera festiwalowego? Nie, z punktu widzenia konferansjera to nie utrudnia specjalnie pracy. Czasami utrudniało, gdy ktoś zapomniał o tym, że jednak jest jakiś prowadzący koncertu i na przykład kiedy przyjeżdżałem do Opola i zadawałem pytanie reżyserowi, no dobrze, a z której kulisy ja wychodzę i gdzie, czy na środek, czy z boku? Aha.
A no właśnie, bo jeszcze ty prowadzisz przecież, tak? Więc były takie dosyć zabawne, humorystyczne sytuacje. Mnie to nie utrudnia, rzeczywiście od lat 2000 zdarzyła się taka bardzo naturalna ekspansja, kiedy Festiwal Opolski przestał być do końca już tylko spotkaniem fantastycznych artystów i bliskich przyjaciół, którzy spędzali fajny czas i muzycznie na scenie i na mieście, poza sceną. Stało się to po prostu widowiskiem telewizyjnym. Trzeba było zacząć pokazywać to nowocześnie, na tyle, ile środki techniczne się zmieniły. Schowały się przecież te odsłuchy. Ja do dzisiaj pamiętam, jak w pierwszym roku, kiedy wyczyszczono scenę wtedy, na prośbę jednego z reżyserów, odsłuchy, czyli te monitory odsłuchowe, które zawsze stały na scenie, one zostały umieszczone tuż pod podłogą. Tam się pojawił jeden problem technologiczny. Otóż te monitory umieszczono na płasko. Czyli dźwięk szedł w kopułę amfiteatru, a nie do artysty. I był ogromny problem z odsłuchami. No nikt się nie słyszał tego roku w Opolu, ale te zmiany technologiczne były nieuniknione. Powoli festiwal trochę zmieniał się, był podporządkowany transmisji telewizyjnej, ale myślę, że no takie mamy czasy, nie da się tego uniknąć. Trzeba robić wszystko, tylko żeby ta transmisja telewizyjna też, żeby w tej transmisji telewizyjnej nie zatracić ducha tego festiwalu. No tak, ale to często widzowie widzą po prostu efekt końcowy. Natomiast dla was to jest warsztat pracy i na przykład też przez lata zmieniało się to i tutaj znowuż jakby pan miał duże atuty jako człowiek, który zna się na muzyce, no bo często prowadzący korzystają z teleprompterów. Czy panu też się zdarza, no, ale te pierwsze lata one były chyba pozbawione teleprompterów i tutaj tak naprawdę pana wiedza się sama w sobie broniła. Wie Państwo, to ja odpowiem na to pytanie odpowiedzią jednego z reżyserów opolskich, Jacka Kęcika, który na samym początku mojej drogi festiwalowej spotkał się ze mną, ponieważ zaprosił mnie do prowadzenia jednego z koncertów i ja przyznam, że wtedy dosyć bezczelnie i buńczucznie zapytałem: panie Jacku, ale dlaczego pan mnie wybrał? Akurat dlaczego ja mam poprowadzić pana koncert? I on mi też bardzo precyzyjnie odpalił wtedy: wiesz co, bo ty jesteś po pierwsze całkiem dobrze, chociaż za chudy jesteś, ale całkiem dobrze wyglądasz w kamerze, a po drugie jesteś jedynym z obecnie w tej chwili pracujących w telewizji dziennikarzy, który mówi od siebie, mówi z głowy i ja ci wierzę w to, co mówisz. I myślę, że tak było. Tak, bo widzowie często nie wiedzą, wydaje im się, że ten dziennikarz jest wow, taki mądry, on to wszystko mówi z głowy, bo dużo osób naprawdę nie wie, że... Jest takie urządzenie tak. Pod kamerą, z którego można rzeczywiście czytać. Ja w późniejszych latach czasami korzystałem z tego promptera, też żeby być w prawdzie wobec tego wszystkiego, ale tylko i wyłącznie w koncertach, w których miałem współprowadzących. To znaczy bywały takie koncerty, gdzie było w ramach jednego koncertu czwórka prowadzących. I wtedy po to, by zapanować jednak nad tymi wszystkimi rolami, były rozpisywane scenariusze, które ja już oczywiście zmieniałem pod siebie, bo taki już jestem. Ja zawsze mówię od siebie i swoim słowem. Ale rzeczywiście wtedy musiałem się trzymać tego promptera, ponieważ miałem trójkę dodatkowych prowadzących i to wszystko musiało się zgadzać. Ale w większości występów festiwalowych, kiedy ja prowadziłem sam, bądź nawet w parze jakiekolwiek koncerty, sam sobie pisałem teksty. Oczywiście był szkielet scenariusza i to do mnie nie należało, ale to, co mówiłem, z reguły było moim słowem. Kuluarowe imprezy pofestiwalowe były kiedyś słynne. Były imprezy dziennikarzy, które niestety zostały zlikwidowane, tam uczestniczyli w tych imprezach wszyscy. No i były takie różne imprezy, które stanowiły taki smaczek też jakby tego festiwalu. Jak właśnie ich troje wspomniane przez pana obrzucało się kiedyś ciastkami na basenie, na imprezy, na afterparty, czy w dawniejszych czasach jak Sipińska z Marylą tłukły się kapeluszami. No takich historii było wiele. Czy tego też nie brakuje jakby tej integracji później tych wszystkich artystów w tym większym lub mniejszym gronie właśnie po koncertach? To właściwie z czego to się wzięło, że nagle wszyscy z tego pędu życia, że często się pakują i jadą jednak, wracają gdzieś do Warszawy, jadą gdzieś, nie ma już tego celebrowania czasu w Opolu? Nie ma i boję się, że nie szybko wróci. Jest kilka powodów. Po pierwsze, użyję nieładnego słowa, ale użyję. Branża nie jest jednorodna. Też nie wszyscy chcą się ze sobą lubią, jak to w życiu, i nie wszyscy chcą ze sobą
spędzać również czas wolny. Ale co ważniejsze, wydaje mi się, że jednak kapitalizm zrobił swoje. To znaczy kiedyś, gdy się jechało do Opola, to się przyjeżdżało tutaj na tydzień albo i dwa, żeby też po części nie tylko odtwarzać dorobek minionego roku, ale też na miejscu tworzyć nowe rzeczy we współpracy z artystami, którzy się zjechali tutaj akurat. A w tej chwili rzeczywiście jest tak, że artyści przyjeżdżają, żeby zaśpiewać w Opolu, po czym odjeżdżają, żeby zaśpiewać gdzie indziej. Ciężko będzie to zmienić, bo tak się to porobiło. I Opole jest jednym z kilku miejsc na mapie. Tak, na trasie poszczególnych artystów i gdzieś tam szybko jadą dalej, więc chyba z tym musimy się pogodzić, niestety.